Pierwszy pocałunek małżeński przyjęty przez nas brawami. Wszystkich gości pozdrawiamy. Swoją duch i proszą Cię, byś błogosławił.
Serdecznie Was witam, a szczególnie witam Adriannę i Wojciecha, którzy można powiedzieć, że już dzisiaj oddacie się sobie na własność, a również przez to i na własność Panu Bogu. I niech ta radość Wasza, która jest teraz, pozostanie na zawsze. Niech ta nasza wspólna modlitwa wokół Chrystusowego ołtarza umacnia Was tym, co wydarzy się za chwilę. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, starajcie się o większe dary, a ja Wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję. Wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Drodzy Adrianno i Wojciechu, to wielka łaska uczestniczyć w zaślubinach. Bardzo często mówimy ślub. A to są przecież zaślubiny. Bo zaślubiny mówią coś więcej. Wy dzisiaj się zaślubiacie, a nie bierzecie ślub. I zaślubiny jest to niesamowite wydarzenie właśnie wtedy, gdy wasze splecione ręce zaczną tworzyć jedno. Ale ja mam też tę świadomość, że miłość to nie tylko to, co się mówi, ale miłość jest tym, co jest wewnątrz nas, w naszych sercach. Dlatego teraz na początku mam do Was wielką prośbę. Popatrzcie sobie głęboko w oczy. I co widzicie? Nie chodzi o lustro, że w oczach coś się odbija, ale chodzi o coś więcej. Widzicie w swoich oczach odbicie. Bo oczy to nie lustro, ale wy musicie właśnie w swoich oczach zobaczyć siebie nawzajem. W waszych myślach macie być tylko wy i Jezus Chrystus. Dzisiaj jesteście w centrum. I chcielibyście się przez ten czas Eucharystii sobą tak bardzo mocno nacieszyć. Przypomnijcie sobie to wszystko, co już za wami. Przypomnijcie sobie pierwszy moment zauroczenia. Pamiętacie? I później właśnie to jest ten. Jeżeli naprawdę chcecie, żeby wasze życie było niesamowicie piękne i szczęśliwe, to o tę miłość, którą macie teraz w sercu, musicie sporo powalczyć. A dzisiaj, chociaż mam najszczersze intencje, to w ogóle nie obiecuję Wam, że to wszystko będzie usłane różami. Niektórzy małżonkowie mogliby to potwierdzić pięknie, że to życie jest przepiękne, ale nie zawsze usłane różami, bo każdy ma swój taki charakterek, nie? I to jest ta wielka sztuka, żeby każdy dzień wspólnego życia przeżywać tak, jakby to był pierwszy dzień, a zarazem może i ostatni. Żeby dać siebie wszystko, żeby nie próbować żyć na pół gwizdka, ale dawać siebie tyle, ile potrafię. Przepiękne jest to, jak widzi się małżeństwa, które mają
na przykład państwo Artur i Lucjana 34 lata ślubu, a jak bardzo się kochają. I macie przepiękny przykład tego wszystkiego, jak Edyta i Cezary. Macie piękny przykład tego wszystkiego, jak tworzyć pięknie rodzinę. A to, co się wydarzy już za kilka sekund, niech sprawi, że wasze życie będzie naprawdę najpiękniejszą symfonią, jakąkolwiek i ktokolwiek napisał. Piszcie ją na obie ręce i na tyle głosów, na ile tylko jesteście w stanie sobie wyobrazić. I budujcie tę harmonię. Harmonię miłości, zaufania i modlitwy. Skoro zamierzacie zawrzeć sakramentalny związek małżeński, podajcie sobie prawe dłonie i wobec Boga i Kościoła powtarzajcie za mną słowa przysięgi małżeńskiej. Ja Wojciech. Biorę Ciebie, Adrianna, za żona. I ślubuję Ci. Miłość. Wierność. I uczciwość małżeńską. Oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż. Panie Boże Wszechmogący. W Trójcy Jedyny. Wszyscy święci. Ja, Adrianna. Biorę Ciebie, Wojciechu, za męża. I ślubuję Ci. Miłość. Wierność. I uczciwość małżeńską. Oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż. Panie Boże Wszechmogący. Trójcy Jedyny. I wszyscy święci. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Małżeństwo przez was zawarte. Ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Na znak zawartego małżeństwa nałóżcie sobie obrączki. Żono, przyjmij tę obrączkę. Jako znak. Mojej miłości i wierności. W imię Ojca. I Syna. I Ducha Świętego. Mężu, przyjmij tę obrączkę. Jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca. I Syna. I Ducha Świętego. I pierwszy pocałunek małżeński przyjęty przez nas brawami. To jest mój kanał na YouTube. Łapki w górę i subskrypcje. Dobrze. Co mam mówić? No właśnie, co tu powiedzieć? Nie, kamera krępuje, ja nigdy nie prowadziłem vlogu. No śmiało. Wszystkiego dobrego, chłopskich gości, pozdrawiamy. Daj buziaka. Jeszcze ponagrywamy sobie po drodze, spokojnie.
dużo miłości, dużo szczęścia, ale po prostu dużo miłości. Jeśli to policja wyjeżdża, to jest. No proszę. Takie balony niebieskie, dziękujemy bardzo. No jutro i my. Dziękuję bardzo za was, fajnie. Witamy Was chlebem i solą, żeby Was nigdy Wam tego chleba nie zabrakło. Młoda, co wolisz? Chleb, sól czy Pana Młodego? Chleb, sól i Pana Młodego, żeby robił na niego. Tak. To spróbujcie chlebuś najpierw. A, na kawałeczek sobie weźcie, tak. Wyciągnij ten kawałek. Kawałeczek sobie. Będziesz coś co? Oni chcieli alkohol. Uważajcie. Do góry, połowę się pije. Hop, na szczęście. Brawo. Yeah. Brawo. Brawo. Szampan do dna, pijemy zdrowie oczywiście naszej pary młodej. Yeah.
evident, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down like... Zapytał ją, czy chcesz.
You're reflecting, I'm the flag thing, burning tires to move. Chcielibyśmy wam złożyć najszczersze życzenia szczęścia, miłości. To jest wasz wieczór, wasz dzień, wasza noc. My chcielibyśmy z tego miejsca powiedzieć wam, że jesteśmy z wami, jesteśmy całe życie z wami od dziecka. Życzymy wam, żeby tak w życie wasze wyglądało, jak całe nasze koleżeństwo, jak się przyjaźnimy i tak dalej. Dziękujemy bardzo. Wszystkiego najlepszego. Życie wkurza cień, kiedy wszystko jest na nie.
No to uwaga! Wszystkie ręce w górę, nie daj. I klaszczemy, wesele! Napisie, ole smutki żal. I co? I baw się doskonale, z nami zabaw się, już nie będzie źle. Ole smutki żal, i baw się doskonale. Wesele! A tak na poważnie, to oto dla Was ślubne życzenia. One mają gwarancję spełnienia. Prezentów ładnych, smutków żadnych, radości licznych, potem dzieci ślicznych, uniesień gorących wielu, miłych szelestów w portfelu i do tego na końcu wypłaty dwa razy w miesiącu! Dużo miłości! Co panowie, znamy słowa? Co panowie, śpiewamy! Dziś zadzwonił do mnie kumpel i melduje, że rury się żeni. Chociaż ja nie znam kobiety, która chciałabym z nim być. Rudy klnie, głośno chrapie, ale ona to zmieni. Bo w kagańcu potulną owcę zmienia się dziki. No to panowie, bierzemy młodego i Rudy. Rury się żeni. Rury. 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 I panowie, zróbcie wielki hałas dla młodego! Got my mind.
Jeszcze raz powtarzam, jesteście przepiękną parą. Takie pary się widuje tylko w żurnalach. Życzymy wam dużo miłości, serdeczności, szczęścia. No i żebyście zawsze byli zakochani. Tak, kochajcie się zawsze. No i korzystajcie z każdej chwili życia. Jesteście wspaniałą parą, macie wspaniałe wesele. Cieszymy się, że nas zaprosiliście. Jesteśmy dumni, że siedzimy tutaj z waszymi rodzicami. Także, no cóż, cieszymy się bardzo. Jesteśmy szczęśliwi razem z wami i trzymamy za was kciuki. Miła ta czuć, pełna radości tak. Ciągle goniła wiatr. Życia wciąż zawsze gubiła coś. Delegacja ze stolika numer 1 życzy wam młodym wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pomyślności, wyrozumiałości, miłości i wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Dziękujemy.
3 minuty 07. A tutaj czas pani to 3 minuty 36. Także panowie wygrywają tą konkurencję. Kto pierwszy podszedł i zagadał? Jedna ręka. Trzy nogi i jedna ręka. Zadanie numer dwa. Drodzy Państwo, w parach na parkiecie zostają dwie nogi. Kto pierwszy powiedział kocham cię? Jak to było? Świetnie. Kto częściej się kłóci? Poprawna odpowiedź. Kto częściej mówi kocham cię? Poprawna odpowiedź. Wielkie brawa, drodzy Państwo. I słuchajcie, mamy zwycięską parę tutaj. Oddali wam numerę, słuchajcie. 19. Kto będzie wybierał imię waszego dziecka? Najbliższego. Tutaj młoda wybrnęła troszeczkę, że wspólnie. Młode, popraw się, jeszcze masz chwilę. No i uznajemy, drodzy Państwo, czyli wspólnie, dobra. Sunlight up the sky.